W pewnym akwarium mieszkały sobie dwie czerwone rybki. To były rybki, które bardzo lubiły filozofować. Nieustannie gadały na różne tematy bardzo ważne, zazwyczaj nie znajdowały żadnych odpowiedzi. Gadały ze sobą o sensie istnienia, nie bardzo wiedziały w sumie, dlaczego istnieją. Gadały o tym, co to znaczy być szczęśliwym, nie bardzo wiedziały, co to znaczy być szczęśliwym. No, szukały odpowiedzi, ale jakoś to im nie szło. Gadały o tym, co to znaczy wieść twórcze, piękne, aktywne życie. W końcu żyły tylko w akwarium. I nie bardzo wiedziały, na czym to polega. Aż w końcu jedna z nich powiedziała, ale wiesz, co ci powiem? Jedną rzecz to wiem na pewno. A ta druga mówi, ale co wiesz na pewno? Otóż na pewno wiem, że istnieje Bóg. Ta druga zdziwiona mówi, ale skąd masz taką pewność? Skąd wiesz, skąd znasz odpowiedź na takie ważne pytanie? Wtedy rybka odpowiada, no bo przecież ktoś nam co tydzień zmienia wodę w tym akwarium. Muszę wam się przyznać, że jestem zawsze zadziwiony, jak ludzie, patrząc na świat, w sensie jak to jest skonstruowane, jak to działa, ludzie patrząc na siebie. Czy wy kiedyś widzieliście, jak to działa tam w środku? W sensie ja nie wiem połowy rzeczy, ale że to działa. I pomyśleć, że to się samo z się zrobiło? No niemożliwe. Ktoś to musiał skombinować. I ktoś to musiał wymyślić. Bo takie rzeczy same się nie robią.